Kamil Krzewina, jesteśmy dzisiaj na gali Babylon 40, w zasadzie jutro będzie gala, dzisiaj było ważenie, no i co, zjazd do kopalni, to chyba środowisko naturalne dla Ciebie. Dla mnie, witam wszystkich serdecznie, dla mnie jak najbardziej. Bardzo mi się podobało nowe przeżycie w kopalni Soli Wyliczka, nigdy nie miałem przyjemności być. Dzisiaj i jutro mam przyjemność, a tym bardziej mam przyjemność zawalczyć na jubileuszowej gali Babylon MMA 40 z Krzysiem Mędlewskim, także będzie bardzo ciekawie, jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. Kiedy ostatni raz widzieliśmy się w Jaworznie, nie poszło, ale trzeba przyznać, że walka odbiła się szerokim echem. Co w międzyczasie się wydarzyło do tego wydarzenia? Dokładnie, walka z Filipem Lamparskim, no nie poszła po naszej myśli, no ale taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa, my na szczęście potrafimy przegrywać, przegraną wziąłem na klatę, popełniłem kilka błędów, które Filip wykorzystał, mam nadzieję, że jutro on sięgnie po ten pas, bardzo mu tego życzę i może kiedyś się spotkamy, jeśli ja będę dalej wygrywać, to mam nadzieję, że walka po walce, po ten pas znowu sięgnę, będę miał okazję sięgnąć tym razem z Filipem. W międzyczasie miałem jedną walkę na The Warriors 1 lipca, gdzie szybko udało się pokonać Grzegorza, w 17 sekund go znokautować. Bardzo chciałem mu podziękować, ponieważ wziął walkę na tydzień przed i nie mógł zbytnio się przygotować na moje warunki, więc myślę, że to co zapieczętowało nasze takie szybkie zwycięstwo. Na co liczysz jutro? Jak to może wyglądać? Wiem, że jutro będzie ciężki bój. Krzysiu jest wysokim zawodnikiem i wiem, że też lubuje się w parterze tak jak ja, ale nie lekceważymy ani jego stójki, ani jego parteru. Mamy jakiś tam plan, no ale wiadomo, plan nie robi w walce nic, bo tam po tym już jest żywioł, nie? Jeśli nie wyjdzie plan A, mamy plan B, ale zobaczymy, co przyniesie walka. Może nie poszło dobrze? Akurat teraz muszę pochwalić, że biłem znowu dużo kilogramów, ale, że tak powiem, patrząc po twarzach innych zawodników dzisiaj rano, no to ja wyglądałem, jakby w ogóle nie robiłem wagi i po prostu samopoczucie rewelacyjne, siła, no waga zrobiona perfekcyjnie, 70-700, nawet 100 gram troszeczkę więcej zbiłem niż powinienem, ale chciałem Jackowi właśnie podziękować za całą rozpiskę oraz żonie Klaudia, też tak pięknie gotowała, no a jutro już tylko sama przyjemność. W takim razie czekamy na te przyjemności. Kamil, powodzenia, trzymamy kciuki. No i co, reprezentant górniczej braci, no i jutro w górniczym anturażu, chociaż nie czarny węgiel, a biała sól, tak? Jutro będzie, że tak powiem, nawet złoto. Chciałem się, że tak powiem, przywitać wszystkim po górniczemu. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego, dziękuję.